Cześć, witamy Was po 4-miesięcznej przerwie. No, tak jakby przerwie. Pewnie zastanawiacie się, czemu nas nie było, czemu nie dawałyśmy Wam znaku życia, ani nie odpisywałyśmy na wiadomości. Odpowiedź jest prosta. Po prostu miałyśmy chwilowy brak weny, no i ogólnie brak chęci do nagrywania, brak chęci do wszystkiego. Te problemy, szkoła, po prostu to nas wszystko zaczęło przytłaczać i jedyne co robiłyśmy, to siedziałyśmy z nosem w książkach i tak dalej. Poza tym, znając życie starszej i jej komputer, jak zwykle program do montażu nawala i po prostu nie ma jak tego odcinka zmontować, więc niestety. Same nie wiemy, może my jeszcze nie rozstrzygłyśmy, czy to jest po prostu przerwa, czy już koniec naszej działalności na YouTube. Ogólnie rzecz biorąc, coraz więcej osób przestaje oglądać lalki, oglądają pet shopy jakieś, inne rzeczy, anime i inne pierdoły, że tak się brzydko wyrażę, i po prostu nie ma sensu dalej nagrywać. Po prostu też większość naszych filmików oglądają dzieci. Ja nie mówię, że to jest złe, ale ja uważam, że po prostu w naszych filmikach nie jest idealny przykład dla dzieci. No proszę Was, my tam czasem powiemy jakieś brzydkie słowo, jakieś głupoty się tam dzieją. No po prostu z naszych filmików przykładu dobrego raczej się nie wywnioskuje. Po prostu chcemy rozśmieszyć naszych widzów, chcemy być bardzo śmieszne i tak dalej, ale naprawdę czasami przesadzamy, czasami się coś wymsknie i czasami próbujemy być bardzo, ale to bardzo śmieszni na siłę. Propos robienia czegoś na siłę. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ostatnie odcinki nasze, no to też były na siłę. Po prostu już nie miałyśmy pomysłów i na siłę próbowałyśmy znaleźć jakieś fajny temat, na siłę tam wrzucić jakieś śmieszne wątki, z czego nie wychodziło coś bombowego. Niektórzy widzowie po prostu trzymają nas w napięciu. Pytają się ciągle, kiedy odcinek, a my nie chcemy im robić przykrości. No i musimy wymyślać jakieś głupoty na siłę, no i to wcale nie wychodzi tak, jakbyśmy chciały. My rozumiemy, że ci widzowie, którzy nas tak naciskają na te odcinki, są dziećmi, nie rozumieją wiele rzeczy, kochają nas tak, jakbyśmy były ich idolkami, ale no kurczę, my też mamy swoje życie, nie mamy na wszystko czasu. Wy też kiedy dorośniecie, po prostu zabraknie wam tego czasu na wszystko i nie dacie sobie rady. Jakby ktoś zapytał się na przykład, kiedy odcinek, no to nie jest taka fajna sprawa. Bo ja toleruję to, ale naprawdę ludzie, ogarnijcie się. A gdyby ktoś po prostu pochwalił, że macie fajne filmiki i dodał, nie mogę się doczekać, kiedy następny odcinek, to by na pewno nam się zrobiło miło, ale jeżeli pytacie tylko... Zrobiłoby nam się miło, gdyby ktoś po prostu zapytał i powiedział to pod jakąś porządną opinią. No bo komentarze od tego są przecież, żeby wyrażać opinię, a nie żeby pytać, kiedy odcinek. Tak jak spotkałam się z pewnym komentarzem, który nam narzucał, co ma być dalej w serialu. Że Cleo ma być mądra, a nie głupia. Słuchajcie, to już była przesada, nerwy mi po prostu wysiadły, jak to przeczytałam. No ogarnijcie się trochę, dobra? Założyłyśmy kanał, wiedząc o tym i wiedząc o fabule, jaka postać ma mieć cechy i jaka może być, czy zła, czy jakaś inna. No i nie powinniście tak nami rządzić, że na przykład ta postać ma być taka, bo my to wszystko wiemy, nie wymyślamy na ostatnią chwilę. Niektórzy z Was, jak na swój wiek, są w miarę normalni, no bo my tu nie mówimy o wszystkich w tych komentarzach, bo z niektórymi naprawdę da się popisać jakoś ładniej w ogóle, no ale... Niektórzy to są nie do zniesienia. Zanim coś napiszecie, pomyślcie parę razy. My nie jesteśmy święte i my też tak czasem robimy, no ale bez przesady. Przecież nie jesteśmy jakimś pępkiem świata. Po prostu chcemy, żeby w naszych komentarzach było coś miłego, a nie po prostu takie głupie odpowiedzi i pytania. Dlatego nasze drogie potworki, wszyscy, co oglądają ten filmik, niech zapiszą sobie tam głęboko w serduchu, że komentarze nie są od głupich pytań, głupich próśb, tylko od wyrażania porządnych opinii. I nie są jeszcze od głupich rozkazów. Ale na rozprost.
ewentualnie sytuacje... Ups. Dobra, teraz Q&A. Pierwsze pytania są od Huntera i Venus. Czy będziecie robiły jeszcze jakąś scenografię? No wiecie, według mojej opinii starszej, która tam załatwia kartony, papiery i to wszystko, myślę, że skoro ten program nawala, to się po prostu już nie opłaci. Jest dobrze tak jak jest, a poza tym nie ma miejsca, gdzie to wszystko wytrzymać i w ogóle. Myślę, że jak będziemy chciały, to zrobimy jakąś scenografię czy coś tam, ale na razie nie możemy, na chwilę obecną jest to niemożliwe. Czy będziecie próbowały zrobić jakieś stop motion? Uwierz mi, próbowałyśmy, serio, pamiętam ten dzień. Kolejne pytanie, jakie jest twoje, czyli nasze, obydwu, tak, największe marzenie? A tak serio, to w dorosłości chciałabym znaleźć dobrą pracę, zarabiać, no i żeby to moje życie w końcu wyszło na prostą, bo na razie są ciągle jakieś kręte ścieżki, których nie mogę przejść. Ja bym chciała, żeby rodzina i wszyscy byli zawsze szczęśliwi i oczywiście widzowie też, bo oni się też liczą w końcu. Kolejne pytanie. Serszo, opanuj się. Ja jak zwykle odpowiem, że nie wiem, ale myślę, że dobrym zawodem dla mnie by było pracowanie w laboratorium, w szpitalu, ewentualnie bycie patologiem, bo mnie tak naprawdę kręcą te wewnętrzne organy. Ja się nie chciałbym być zawodowym kucharzem. Wtedy jakbym gotował, to Klody przynajmniej nie była gazetą, że zrobiłem jakieś trujące kotlecieki i bym mógł przy okazji wszystkie pozjadać, gdybym je robił. Gdzie kucharzem jest Klod? Tam nie ma co jeść. Ale tak na serio, to chyba tancerką albo sportową. Pytanie od Paranormal Stories. Lubicie Harry'ego Pottera? Nie przepadam za tą serią specjalnie, ale może być. Starsza, co ty opowiadasz? Harry Potter to najlepszy film na świecie, lepszego nie ma. No chyba, że Hobbit, ale Harry Potter to już w ogóle. Ale nie wiem, czy właśnie pytasz o postać, czy po prostu o film. Ale dobra, jeżeli film, to ja kocham, a jeżeli postać, to może być. Co sądzisz o Bunny Blank? Przepraszam, Plot, ty miałeś czytać? To ja odpowiem. Sądzę, że Bunny Blank jest króliczkiem różowieckim. A ja sądzę, że ta postać do mnie nie przemawia, to, że jest królikiem, to jest jakiś plus, bo nie ma jeszcze takiej postaci króliczej. A poza tym, to my wolimy Anteszkę. Kiedy następne Q&A? Teraz! Pytanie od Paczki TV. Kraina Lodu czy Strażnicy Marzeń? Ja wolę Strażników Marzeń, bo to po prostu była taka genialna animacja, że po prostu, kurczę, obejrzałabym jeszcze raz. A ja wolę Hobbit. Nie przepadam za księżniczkami. Góry czy morze? Klot, to nie jest morze, tylko morze. A co to jest? Klot, nie wiesz, co to jest morze? No, wiem, morze to nie wiem, ale może to woda. No dokładnie. Ale wolimy góry. Wolicie lody i żelki? Co za durne pytanie, przecież odpowiedź jest oczywista, że starsza woli żelki. A ja nie wiem, ja wolę kiełbach. Mycy Donald czy McDonald's. Macie Simsy? Jak tak, to jakie, jaką część? Ja mam four. Ja mam trójkę i do niej dwa dodatki, zwierzaki i rajską wyspę i też mam również mam w posiadaniu czwórkę. Pytanie od Anety jakiejś tam. Bym chciała przez samo H. Czego ja się nauczyłem w tym przeszkolu? Ale Klot, to jest napisane błędnie. Aha. Wam, daci,
trochę przez samo H, wyzwanek do następnego GGA, jeśli można, jeden. Lorka, posprzątaj skarpety! Dwa, Billy zatańczy z operetą. Ty jesteś ruda. Po wszystko. No i czego ja się w tym przedszkolu nauczyłem? Wszystko niepoprawnie napisałem z tego, co wychodzi z tego komentarza. Dobrze, to ja powiem tak. Billy, chodź tu. Ale nie, teraz nie ma Billy'ego, zatańczy w następnym stradwau. Do Q&A! Pytanie od całej kopii. Lot czy Drakuloga? No po prostu takie pytania nawaliła, że ja po prostu nie jestem w stanie wybrać. Chyba mięsko. Ja to tam wybieram Kloda. To nie dobrze. Madlen czy Braear? Obie są świnki, ja wolę strzynka. Hej, bitte an euch alle, ich habe einen anderen Kanal und weiß nicht, wie ich ihn löschen kann. Da... Chwila, to nie jest pytanie. Ja słyszałem tylko... Czy twoi znajomi oglądają twój kanał? No wiecie co, ja wam powiem, że ten kanał na nich jest za fajny. Oni mu po prostu dopiętnie dorastają. To na tyle. Jutro robimy grilla z barbecue, a po prostu rzepkę. Dziękujemy wam za oglądanie. A co z filmikami? Chodzi na koniec. No wiem, nie podpowiadaj już. No właśnie, a propos tych filmików, to wam powiem, że jeszcze nic nie jest wiadome. Wszystko stoi pod znakiem zapytania, ale już jedno jest planowane, że nagramy jakiś vlog wakacyjny, więc możecie się szykować. A poza tym, ten, co mi da kiełbaskę w komentarzu, wygrywam wasę. A na wakacjach będziemy męczyć Kaziku z prądu. Pozdro, Kazi. A, i PS. Znowu jedziemy na wakacje do Zakopca. No i znowu wpadnę do wątany, miał ludzi, będzie musiała mnie wyciągać. Więc my się żegnamy i mamy nadzieję, że nagram wam jakiś... Nagramy wam, sorry, fajny vlog na wakacje. No, to do następnego odcinka, o ile jakiś jeszcze będzie.